Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Nuag von der Nuag Media Production. Wir hatten diesmal einen Spezialauftrag, und zwar ging es um die Dokumentation eines Hilfstransportes von Hilfsgütern zur Ukraine. Es handelte sich dabei speziell um Spezialfahrzeuge für Behinderte. Es waren 32 Stück, die sich insgesamt auf den Weg gemacht haben. Angefangen hat dieser Transport in München. Später hat man sich noch in Dresden insgesamt getroffen und das Ziel war, Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken und Betroffene, speziell hier Behinderte mit Begleitpersonen aus der Ukraine mitzunehmen. Wie gesagt, der Hilfskonvoi startete in München. In Dresden wurden weitere Hilfsgüter eingeladen, wie Getränke und Nahrungsmittel. Diese wurden von Cami Salziano, eine italienische Sängerin, organisiert. Und nachdem alles dann eingeladen wurde, ging es dann Richtung Medica. In Medica wurden wir vom Bürgermeister und vom ukrainischen Konsul empfangen, die es sich nicht nehmen lassen, uns noch ein paar Worte zu sagen. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Witam Państwa w naszej gminie, w gminie Medyka, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim. Mówię tak dlatego, że żeby przybliżyć Państwu, gdzie jesteśmy, gdzie te dary, dokąd te dary dojechały. Jesteśmy, można powiedzieć, tak się też określa, pierwszą gminą Rzeczpospolitej, bo stąd za nami kilometr jest granica Polski z Ukrainą. I tutaj, kto przyjeżdża ze wschodu, to mówi, że jest w wolnym świecie, że jest w Europie, że jest w Unii Europejskiej. Stąd bardzo serdecznie Was tutaj witamy. Jest z nami pan konsul honorowy Ukrainy w Polsce, pan Aleksander Baczyk. To jest ten pan, który jest po mojej lewej stronie. Przyjechał tutaj też dzisiaj na mój sygnał, żeby Państwa przywitać, uszanować, uhonorować, bo wiem z rozmowy z panem Dominikiem, że z życzliwości i serdeczności waszych ludzi, niemieckich ludzi, czy ludzi Polaków mieszkających tam, chcieliście nieść pomoc temu narodowi, który został uciemiężony i został napadnięty przez większego sąsiada. My też przyjmujemy to z dużą odpowiedzialnością, bo jako sąsiedzi, stąd kilometr jest granica, chcemy tym ludziom pomagać, bo znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza, że jest jeszcze w sumie zima. Tutaj temperatury spadały niedawno do minus 14 stopni, stąd każda pomoc, jaką Państwo tu przywieźliście, począwszy od żywności, aż po specjalne instrumenty, które, jak wiem, są też tutaj, to jest bardzo cenna, bo ci ludzie naprawdę cierpią niedolę, cierpią zimno, cierpią głód, stąd też próbujemy im w tym wszystkim pomóc. Głodu już nie mają, bo mamy dary, także i od Państwa, mówię od Państwa niemieckiego, od obywateli Niemiec, także od naszego rządu, od Caritasu Polska, od naszych mieszkańców, to co tam robią w tym punkcie recepcyjnym, to są wszyscy nasi mieszkańcy, którzy pracują w wolontariacie. Pomagają nam wiele służby, pani wojewoda, Caritas Polska, policja, straż pożarna, straż graniczna i w ten sposób każdy z ochotą podchodzi do tej pomocy, bo wiemy, jaka jest sytuacja i wiemy, że ludziom w takiej sytuacji, w takim położeniu trzeba bezwzględnie pomóc. Nikt tutaj się temu nie dziwi. Nasi mieszkańcy, medyki, których jest 2700, podchodzą ze zrozumieniem, patrzą na to, co się dzieje w gminie. Zapewne pierwszy raz w życiu ci starsi może przeżyli wojnę, ale ci młodsi i średnie pokolenie pierwszy raz widzą taką sytuację, taką akcję tu naszym terenie, na terenie Medyki. Pomaga każdy, począwszy od, jak powiedziałem, od służb, poprzez mieszkańców, poprzez księdza, księży proboszczy, poprzez zwykłych mieszkańców, którzy przynoszą tutaj i oferują, jeśli nie mają wiele czego, to oferują swoją pomoc w postaci pracy, służby temu narodowi, który znalazł się w takiej trudnej sytuacji. Tutaj nawiązaliśmy kontakt z panem Dominikiem i rozmawialiśmy kilka razy i wiedziałem, że państwo tam w Bawarii i nie tylko w Bawarii zbieraliście dary, żeby tutaj właśnie nam te dary przywieźć. Te dary zostaną niezwłocznie przekazane, rzetelnie, wiernie, bez żadnego tutaj dróg jakichś bocznych. Zostaną przekazane
do adresatów. Tymi adresatami są biedni ludzie, którzy cierpią teraz taki właśnie specjalny, specyficzny czas. A te rzeczy, które są specjalne, to zostaną przekazane tam, gdzie jest ich miejsce, do szpitala w Lwowie. To będziemy nad tym czuwać. Otrzymujemy wiele pomocy, jednakże ta pomoc, która dzisiaj tu dotarła, wiem już tu z rozmowy z panami, jest taką pomocą szlachetną, kierowaną. Tu nie ma ciuchów starych rupieci, bo też i takie mieliśmy. Tamte też mają swoją wymowę, ale ta, którą przywieźliście państwo dzisiaj, na pewno będzie służyć tym ludziom, którzy mają takie tragiczne w tych czasach położenie, bo ciągle jeszcze jest zimno, zima. U nas dzisiaj było minus 9, niedawno było minus 14. Jeśli nie mieliśmy tych ludzi czym ogrzać tam przy granicy, to kupowałem drzewo, dostałem też prezencie od sąsiedzi samorządów i to drzewo składane na stosie paliliśmy po to, żeby w obrębie tego ogniska mogły te osoby przybywające z zagranicy się ogrzać. Mieliśmy też tutaj w pewnym okresie, dwa tygodnie temu, najazd czarnoskórych, to ci, którzy pewnie uciekali też przed wojną, oni też otrzymali pomoc, ale głównie ze strony rządu polskiego zostali zabezpieczeni w innym rejonie, gdyż nie chcieliśmy tu burzyć jakichś tam spraw rasowych, narodowościowych i tak dalej. Ja w imieniu tutaj swoim, jako wójta gminy Medyka, jako samorządu gminy Medyka, chciałem państwu bardzo podziękować za taki dar serca, za to, że jesteście tutaj bardzo na to wyczuleni, na tą krzywdę ludzką, która się dzieje nie z naszej winy. Podziękować, że stać was było na to. Sam pomysł jest genialny, żeby można było właśnie tym ludziom w tak ciężkiej niedoli będących pomóc. I tutaj na pewno zostanie to zauważone. Jest to bardzo wymowne, bo przyjechaliście państwo 1500, tak się domyślam, kilometrów, żeby właśnie tą pomoc nieść, przynieść tutaj, przywieźć tutaj. Dzisiaj Medyka będzie mówić o tym, że ludzie pochodzenia polskiego, a także Niemcy najechali Medykę po to, żeby przywieźć tutaj pomoc. Pomoc rzeczową dla Ukrainy. To jest bardzo takie ludzkie, solidarne, bardzo przyjemne i mile widziane. Zapewniam raz jeszcze, że ta pomoc zostanie właściwie skierowana, przekierowana i na pewno właściwie użyta. Dlatego zaprosiłem tutaj pana konsula honorowego Ukrainy w Polsce, byście państwo mieli dowód na to, że tak zostanie to zrobione. Osobiście tego dopilnuję, a także służby pana konsula też to uczynią, żebyśmy tą pomoc przekazali tam, gdzie ona jest potrzebna. Zrobimy to niezwłocznie, zaraz jutro, w poniedziałek, po to, żeby ci ludzie, do których ta pomoc idzie, mieli z tego pożytek, mieli z tego pomoc. Powiem państwu jeszcze na takie zdanie, że przez naszą gminę przez te 3 tygodnie przypłynęło tej pomocy dziesiątkami ton. Była to różnego rodzaju pomoc żywnościowa, materialna w postaci ubrań, w postaci różnych rzeczy do życia codziennego. Ona też została, ta pomoc, rozdysponowana i przeznaczona do pomocy ludziom na Ukrainie. Mamy taki specjalny kanał przerzutowy, którym to kanałem jadą te rzeczy do najbliższej miejscowości, a docelowo do Lwowa i dalej to pewnie tam, gdzie są potrzebujący. Potrzeb jest wiele, bo jak powiedziałem, jest trudny czas, zima, ludzie są w trakcie, można powiedzieć, eksodusu, ucieczki z domów. Możemy sobie wyobrazić, zostawić dom, gdzie mąż poszedł na wojnę, a kobieta z dwojgiem, trójką, nawet widziałem tutaj z czwórką dzieci, przychodzi do Polski, gdzie jeszcze prowadzi pieska, bo te dzieci kochają tego pieska, albo kotka w klatce niesie i my musimy temu wszystkiemu sprostać i te wszystkie żywe stworzenia przyjąć do siebie, do nas, tutaj, do Medyki, a potem próbujemy je rozdysponowywać, przesyłać dalej. To też jest duża pomoc dla tych ludzi, bo kto zostawi swojego przyjaciela pieska czy kotka, skoro dziecko płacze za tym kotem. Widzimy wiele tej udręki, wiele tej męki tych ludzi, stąd nasza taka solidarność z tym narodem i też chęć niesienia pomocy. Bardzo państwu dziękuję za taki gest. Na pewno będzie to zauważone i myślę, że wiele skorzystają ci mieszkańcy Ukrainy, do których ta pomoc jest adresowana. Panie Dominiku i drodzy państwo, darczyńcy, bardzo wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że pan konsul coś jeszcze będzie chciał powiedzieć, także bardzo proszę.
przekazanie mi głosu. Proszę Państwa, Ukraina krwawi. Ukraińcy 24 lutego zostali najechani w barbarzyński sposób. Niczym niesprowokowana wojna nastąpiła. Ona nastąpiła nie dlatego, że Ukraińcy ją chcieli, tylko dlatego, że dążą do Europy, obrali kurs państwa demokratycznego, europejskiego. Historycznie Ukraina walczy o swoją wolność już 350 lat. Przechodzi gehennę wielokrotnie ze strony Rosjan, którzy najeżdżają ją, mordują, torturują, prześladują, chcą wynarodowić. Robią to już przez 350 lat. W 1991 roku Ukraina odzyskała niepodległość. I od tego momentu zaczęły następować na Ukrainie zmiany, zarówno gospodarcze, ekonomiczne, jak również mentalnościowe. I Ukraina zaczęła obierać kurs prozachodni, europejski, wolnościowy, gdzie Polska była przekładem zmian, jeśli chodzi o ustrój państwa. I gdy wydawało się, że państwo to już naprawdę jest na dobrej drodze do dołączenia do rodziny ukraińskiej, barbarzyńska Rosja i zbrodniarz Putin najechali na Ukrainę. Dlaczego? W 2014 była pierwsza już rozpoczęta wojna, którą nazywano konfliktem. I przez 8 lat Ukraińcy wschodniej i centralnej Ukrainy zrozumieli, co to jest ruski mir. Bo część terenów, które została zajęta przez Rosjan, Doniecka i Ługańska, pokazała, jak się żyje po tamtej stronie. I Ukraińcy w ciągu 8 lat zrozumieli, z kim mają do czynienia i za wszelką cenę w tej chwili walczą o swoją wolność, bo w innym przypadku czekają ich tortury, mordy, znęcania się, syłki i tak dalej. Ukraińcy będą walczyć do ostatniej kropli krwi. Rozumieją, że nie mają już innego wyboru. I w momencie tej napaści barbarzyńskiej przez Rosję nastąpił eksodus ludzi w pierwszym rzędzie do Polski. I co się okazało? Polska okazała się niesamowicie oddana, otworzyła swoje serce dla Ukraińców, dla uchodźców z Ukrainy. Ludzie samoczynnie, bez jakiegokolwiek prośby, ponaglania, ruszyli z dostawami żywności, picia, napojów, kto tylko mógł. Polacy pokazali się, że są braćmi dla Ukraińców. Nie, przedtem mówiono Rosjanie, mówić, że Ukraińcy, Rosjanie to są bracia. Nie, Rosjanie to nie są w ogóle Słowianie. Są to są ludzie, którzy w wyniku mieszaniny północnych plemion ruskich z plemionami mongolskimi i ugrofinami stworzyli Moskowie. Moskowie to nie są Słowianie. Często mówi się, że bracia Rosjanie, czy Rosjanie, że Słowianie. Rosjanie nie są Słowianami i to trzeba każdemu po prostu tłumaczyć. Braćmi dla Ukraińców są braćmi, siostrami Polacy. Pokazali swoje serce, odkryli w sposób spontaniczny, bez dyrektyw rządowych, samorządowych, wszyscy wylegli, kto tylko żyw. Przeszło to najśmielsze oczekiwania. Byliśmy pod niesamowitym wrażeniem, co w Polsce się dzieje. Coś niesamowitego. W następnej kolejności włączyły się już samorządy, rząd i prezydent. I co się dzieje? Cała Europa zaczyna się włączać, w tym wasza niemiecka strona, gdzie autokarami zaczynają przywozić dary medyczne, żywnościowe, ubraniowe. Jesteśmy wszyscy pod niesamowitym wrażeniem. Ma to bardzo duże znaczenie, dlatego że Ukraińcy, którzy po tamtej stronie wojują, widząc tą pomoc, która jest okazywana
przez wszystkie narody, ale przede wszystkim przez Polaków, społeczeństwo polskie, Niemców, Hiszpanów, Portugalczyków, wierzą, że ta walka ma po prostu sens. Musimy też wiedzieć, że oni walczą nie tylko za swoją wolność. Oni również walczą za naszą wolność, bo gdyby Rosja, ta barbarzyńska Rosja przesunęła się do granic Polski, nie znalibyśmy dnia ani godziny, co nas dalej czeka. Dlatego musimy wszystko zrobić, żeby Ukraina wytrwała, zwyciężyła i zwycięży. Bo Rosjanie na polu walki nie są bohaterami. Oni są bohaterami poprzez niszczenie, zabijanie cywilnej ludności, infrastruktury. Natomiast wasza, proszę państwa, pomoc jest niezmiernie ważna, bo wtedy nie tylko Polska udziela, ale udzielają Niemcy, udzielają inne narody. Ukraińcy są podbudowani. Mam kontakt z Ukraińcami z tamtej strony. To jest niesamowicie ważne. Gdyby Ukraińcy zostali sami, oni by po prostu ulegli. Wiedząc, że cała Europa i część świata jest po ich stronie, walczą i będą walczyć do zwycięstwa i zwyciężą. Oni walczą również w naszym imieniu. I państwu chciałbym bardzo podziękować. Proście swoich obywateli, Niemców, niech w miarę swoich możliwości niech udzielają i wsparcia i psychicznego, i materialnego, jakiegokolwiek, żeby ci ludzie wiedzieli, oddając swoje życie i krew, że ma to sens. Są sytuacje w Przemyślu, w jednej ze szkół, kobieta z dzieckiem 8-tygodniowym. Nie mogę mówić. Proszę państwa, bardzo dziękujemy wam. Dziękuję wam, Ukraina, Ukraińcy, za pomoc, którą okazujecie. Dziękuję. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier so höflich und nett hier empfangen werden in Polen und von den Herrschaften, Herr Bürgermeister. Und im Namen der Firma Köhler Transfer ist es uns eine Ehre, eigentlich diesen Weg mit vielen netten Kollegen von der Firma Köhler, dass wir hier sein dürfen und helfen dürfen für die kriegsleidenden Menschen, die durch diesen schlimmen Krieg von Herrn Putin leider verursacht wurde. Wir werden unser Bestmögliches tun, euch unter die Arme zu greifen und natürlich zu unterstützen. Und wir möchten so viel wie möglich Flüchtlinge helfen, dass sie wieder in Ruhe und alles leben können. Und vielen Dank für die freundliche, nette Begrüßung hier. Und wir hoffen, dass wir das öfters machen können, dass wir den Leidtragenden helfen können. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich noch beim Dominik und seine Jungs natürlich bedanken. Ohne diese Männer wären wir gar nicht hier. Die haben sich für uns sehr aufgeopfert und wahnsinnig viel Mühe gegeben, dass wir hierher sein dürfen und das helfen zu dürfen. Und nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so höflich und nett empfangen haben. Chciałem też dodać, korzystając z Państwa obecności z zachodniej Europy, że Wasza pomoc dla naszej gminy, dla naszego kraju, dla Polski, rzecz ogólnie ujmując, jest bardzo ważna. Dzięki temu, że przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, otrzymaliśmy dużą pomoc. Ta pomoc jest widoczna na każdym miejscu w naszej gminie, w naszym powiecie, w naszym województwie, a także ogólnie w kraju. Bo zapewne Państwo jechaliście autostradą. Ta autostrada by nie powstała jedna, druga, gdyby nie ta pomoc Europy. Nasza gmina też przez te ostatnie 15 lat znacznie się rozwinęła. To są takie piękne miejsca. Tak wyglądało przedtem, tak wygląda teraz. Zrobiliśmy tutaj zimą. Schodząc po klatce schodowej, to widać właśnie te poszczególne miejsca, takie najładniejsze w naszej gminie. Niezależnie od tego wykonaliśmy infrastrukturę taką sieciową, liniową, kanalizację, wodociągi, remonty świetlic, docieplenia szkół, budynków użyteczności publicznej i ta pomoc tutaj jest naprawdę widoczna. Dziękujemy także Wam jako obywatelom Niemiec i Unii Europejskiej za tą wszechstronną pomoc. Dzięki temu będziemy większą rodziną narodów, wolnych narodów. I będziemy mogli się szybciej rozwijać. Tak jak mówię, powiedział pan konsul,
Ukraina do tego pretenduje, więc też, też chce żyć z ludźmi, z ludami cywilizowanymi, a nie z dzikusami ze wschodu. Stąd jest to ważne, żeby sobie nawzajem pomagać i my może musimy teraz pomóc Ukrainie. Taka jest tendencja w moim tutaj środowisku, w mojej miejscowości, w miejscowości mojej gminy i na pewno jest taka wola, byśmy byli tutaj razem mocniejsi, silniejsi narodami cywilizowanymi, a nie tutaj, jak pan powiedział, dzikusami ze wschodu. Bardzo państwu jeszcze raz dziękuję za wszechstronną pomoc i panu Dominikowi za koordynację tej pomocy. Ja, wir wurden dann freundlich von dem Bürgermeister empfangen und auch von dem ukrainischen Konsul. Die Worte waren sehr weise gewählt und sie haben auch sehr stark, uns auch sehr stark berührt. Im Anschluss war das dann so, dass wir die Hilfsgüter dann in eine Lagerhalle abgeben konnten. Wir hatten auch eine Kiste mit OP-Besteck dabei. Das hat der Bürgermeister dann persönlich entgegengenommen, weil das ein Wert von insgesamt 25.000 Euro war. Da hat er natürlich dann auch entsprechend darauf reagiert und hat gesagt, das übernimmt er persönlich. Das wurde auch übergeben. Da liegen mir sogar Beweise dafür vor. Es ist dann weitergegangen. Also wir haben die Hilfsgüter abgeladen. Wir sind dann zu der Notunterkunft gefahren und die Hilfsbereitschaft dort ist riesengroß. Also es waren Busse da gestanden, es waren ganz viele Hilfstransporte. Das Einzige, was uns, und das hat uns echt überrascht, weil wir alles vorher eigentlich organisiert hatten, das Einzige, was uns gefehlt hat, waren dann Flüchtlinge. Wir hatten keine Flüchtlinge vor Ort, die wir aufnehmen konnten. Daraufhin sind wir natürlich auch weitergegangen. Wir haben weiter geforscht, sind dann über die Grenze hinaus zu einer anderen Flüchtlingsunterkunft und haben dort dasselbe erfahren wie auf der ersten Seite auch. Es hieß dann einfach, die Flüchtlingsrouten werden gesprengt, bombardiert, es wird auf Flüchtlinge geschossen. Züge, von 4 Zügen kam nur einer an, weil alles andere sabotiert, es wird gehackt, die werden zerstört, es wird gebombt. Eine humanitäre Katastrophe, von der wir uns auch überzeugen konnten. Wir hatten Rauchschwaden gesehen, die von so einer Sabotageaktion herrührten. Die Flüchtlinge haben sich einfach nicht mehr rausgetraut, sprich, sie gehen nur noch nachts oder frühestens bei Anbruch der Dunkelheit. So, Tommy, erzähl mal, wo sind wir denn gerade? Jetzt sind wir gerade kurz vor der ukrainischen Grenze, vielleicht ein paar Kilometer entfernt und sind in diesem Auffanglager, wo ich mich jetzt einmal draußen hinsetzen habe müssen, weil das, was ich gesehen habe, eigentlich gar nicht sehen wollte oder will. Habe auch ein paar Fotos gemacht, die werde ich aber nicht veröffentlichen, weil das, was man hier sieht oder erlebt, eigentlich unwürdig wäre gegenüber diesen Leuten, dieses öffentlich zu zeigen. Normal müsste man es öffentlich zeigen, damit die Gesellschaft mal richtig aufwacht, was hier passiert. Und wenn ich mir beim Andreas von NOAC Media Produktion und Dominik, unser Leiter, draußen gestanden, wo weinende Kinder sich wehren, eigentlich irgendwo einzusteigen, weil sie ihre Heimat nicht verlassen möchten, wo auch verständlich ist. Was wir aber gerade auch erfahren haben, ist das, dass Grenzübergänge gesprengt worden sind, Züge manipuliert worden sind, um weiterzufahren, sprich gehackt. Und jetzt gerade irgendwie mitbekommen haben, dass irgendwo eine Bombe eingeschlagen hat, aber ich konnte es nicht verstehen so richtig auf Polnisch, aber es ist schon sehr, sehr ergreifend, was man da drinnen sieht. Man sieht, wie kleine Kinder zusammengerollt auf solchen Liegen liegen oder wie auch immer. Also, so harte Sache. Ja, wir hatten ja 55 Mitarbeiter der Firma Köhler an Bord, 55 Fahrer, die Verantwortung haben, nach dem Wochenende wieder Behindertentransporte zu gewährleisten, sicher Behinderten von A nach B zu
transportieren. Somit hat die Firma Köhler uns um 20.30 Uhr darüber informiert, dass wir, egal wie der Stand jetzt ist, wieder zurückzufahren haben. Das haben wir dann auch getan. Und leider haben wir um 21 Uhr dann halt auch die Information bekommen, es würden 125 Flüchtlinge bereitstehen, die wir hätten abholen können. Ist halt, manchmal ist es halt einfach so im Leben, es ist für viele enttäuschend gewesen, dass die nicht mitgenommen wurden. Aber im Endeffekt, es war die richtige Entscheidung, denn die Sicherheit der Behinderten vor Ort oder daheim sollte natürlich auch gewährleistet werden. Nichtsdestotrotz haben sich einige noch bereit erklärt zu bleiben. Und zwar, das sind ein paar, die mit einem zweiten Transportweg noch zugestoßen sind. Die haben insgesamt 170 Flüchtlinge mit aufgenommen. Und einer davon war der Dominik, unser Scout, zusammen mit dem Damien. Und wie man auf dem Bild sieht, haben die eine kleine Flüchtlingsfamilie selber an Bord gehabt und haben die sicher nach Deutschland transportiert. Und dafür hat man das Wochenende sich um die Ohren geschlagen. Und es war es wert. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen.